Witam serdecznie. Wraz z Camworksem 2021 pojawia się również Camworks Wire EDM Pro 2021. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, dzięki któremu w szybki sposób przejdziemy od bryły do G-kodu. Wybierając odpowiedni przycisk, program generuje ścieżki dla własności dwuosiowych, jak również czteroosiowych. W nowym rozwiązaniu EDM bardzo szybko wygenerujemy ścieżki dla operacji powielonych szykiem. W tym wypadku wystarczy zaznaczyć odpowiednie checkboxy, tak aby ścieżka została wygenerowana dla powielonych elementów. Wygenerowana ścieżka została powielona odpowiednią ilość razy. Do dyspozycji mamy również zupełnie nowy symulator. W nim możemy podglądać tradycyjnie ścieżkę narzędzia, jak również graficznie będziemy widzieć obszar oddziaływania drutu na materiał. W szybki i wygodny sposób jesteśmy w stanie edytować miejsce wejścia oraz długość wejścia i wyjścia do obróbki. Używamy do tego celu odpowiednich suwaków. Kolejna z nowości to ustawienie płaszczyzny, względem której będziemy definiować własności obróbcze dla operacji elektrodrążenia. Własności poniżej wyznaczonej powierzchni nie będą odszukiwane. Mamy również do dyspozycji tradycyjne okienka programu, które pozwalają nam na definiowanie ilości przejść, wejść, wyjść. Bardzo dużym usprawnieniem nowego Camworks Wire EDM Pro jest generowanie operacji czteroosiowych automatycznie. Operacje takie, jak również operacje dwuosiowe możemy symulować w nowym symulatorze obróbki. Dziękuję za uwagę, zachęcamy do zapoznania się z nową wersją Camworks Wire EDM 2021 Pro.